Oto dwie wagi z owocami. Przerzućmy zawartość jednej z nich na drugą. Na każdej szalce jest teraz jedno jabłko. Jeżeli je zabierzemy, to waga pozostanie w równowadze. W prosty sposób zwolniliśmy jedną wagę i zdobyliśmy dwa jabłka na deser. Jak to wytłumaczyć matematycznie? Dowiesz się z tego filmu. Oto zadanie na dobry początek. Suma dwóch liczb wynosi 5, a ich różnica wynosi 9. Jakie to liczby? Ciężko to rozwiązać w pamięci, dlatego utwórzmy odpowiedni układ równań. Jak będzie wyglądał? Oznaczyłem dwie szukane liczby poprzez x i y. Ich suma równa się 5. A ich różnica 9. Wiesz już, jak rozwiązywać układ równań metodą podstawiania. Teraz pokażę Ci inną metodę. Jak pamiętasz, każde równanie ma dwie strony: lewą oraz prawą. Lewa strona jest równa prawej stronie równania. W układach równań, równania możemy dodawać stronami. Dodajemy lewą stronę pierwszego równania do lewej strony drugiego równania. Tak samo postępujemy z prawymi stronami. Zobacz sam. Na początku lewa strona pierwszego równania. X dodać Y. Dodajemy do niej lewą stronę drugiego równania, czyli x minus y. Lewe strony muszą równać się prawym, czyli 5 sumujemy z 9. Uporządkujmy otrzymane równanie. Zauważ, że y nam się skrócą. x dodać x to 2x. A 5 plus 9 to 14. Skoro 2x wynosi 14, to ile wynosi x? x będzie równe 7. A ile będzie wynosić y? y będzie równe minus 2. Sprawdź to sam. Właśnie rozwiązaliśmy układ równań. Metodą przeciwnych współczynników. Zobacz, jeśli przy niewiadomych masz przeciwne współczynniki, to dodawaj równania z stronami. Wtedy zostanie Ci tylko jedno równanie z jedną niewiadomą. Pamiętaj: zadbaj o to, aby jedna niewiadoma się skróciła, inaczej nie uda Ci się rozwiązać zadania. Oto drugi układ równań. X plus Y równa się 4 oraz X równa się 8 plus Y. Pozornie, te równania nie nadają się na metodę przeciwnych współczynników. Trzeba by na pewno przenieśmy y z drugiego równania na lewą stronę. Aby to zrobić należy odjąć y stronami. Co otrzymamy po przekształceniu. Drugie równanie wygląda następująco. x minus y równa się 8. Zauważ, że w obu równaniach przy y występują przeciwne współczynniki. Dodajmy teraz równania stronami, tak jak w poprzednim przypadku. Co otrzymasz po lewej stronie? Suma lewych stron to x plus y dodać x minus y natomiast po prawej stronie otrzymamy 4 dodać 8. Zauważ, że w otrzymanym równaniu y się zredukuje. Uporządkujmy otrzymane równanie. x dodać x to 2x, a 4 dodać 8 to 12. Skoro 2x wynosi 12, to ile wynosi x? 12 przez 2, czyli 6. Trzeba jedynie wyliczyć y. Wystarczy podstawić 6 w miejsce xa w pierwszym albo w drugim równaniu. Y jest równe minus 2. Sprawdź to sam. Oprócz przenoszenia liczb albo niewiadomych z jednej strony równania na drugą, można również mnożyć równanie przez liczby. Zobacz, w pierwszym równaniu mamy 2x oraz y, a w drugim y oraz minus -x. Jeżeli dodamy do siebie te równania stronami, to żadna z niewiadomych nam się nie zredukuje. Nie będziemy mogli użyć metody przeciwnych współczynników. Ale zauważ, możemy obustronnie pomnożyć drugie równanie przez 2. Wtedy otrzymamy minus 2x, które zredukuje się z 2x z pierwszego równania. Po przemnożeniu drugie równanie wygląda następująco: 2y minus 2x równa się 6. Pamiętaj, gdy mnożysz równanie przez liczbę, musisz pomnożyć przez nią obie strony tego równania, zarówno lewą, jak i prawą. Możemy już wykorzystać metodę przeciwnych współczynników. Zatrzymaj film, wyznacz x oraz y i porównaj swój wynik z moim. Po dodaniu lewych stron otrzymujemy 2x plus y dodać 2y minus 2x ma to się równać 9 plus 6. X -y się zredukują. Po lewej stronie równania otrzymamy 3y, a po prawej 15. W takim razie y równa się 5. Aby wyznaczyć x, należy wstawić piątkę w miejsce y w pierwszym równaniu albo w drugim równaniu. Ile wynosi x? x równa się 2. Zauważ, 2 razy 2 to 4. Po dodaniu 5 otrzymujemy 9. Pierwsze równanie jest spełnione. Jeśli od 5 odejmiemy 2, otrzymamy 3. Drugie równanie również jest spełnione. Rozwiązaniem układu równań jest para liczb: y równe 5 i x równe 2. Pamiętaj, gdy korzystasz z metody przeciwnych współczynników, Jedna z niewiadomych musi ci się skrócić. Rozwiązywanie układu równań metodą przeciwnych współczynników polega na dodawaniu do siebie osobno lewych i prawych stron obu równań. Przy takim dodawaniu jedna z niewiadomych musi się skrócić. Był to kolejny film poświęcony układom równań. Zachęcam Cię do zobaczenia innych filmów z tej playlisty i do odwiedzenia naszej strony internetowej.